be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out. Projektantką stałam się tak naprawdę przez przypadek, mając 52 lata. Moja córka studiowała wtedy w Krakowie na reżyserii na krakowskiej PWST. I ponieważ studenci sami musieli wykonywać sobie kostiumy, przygotowywać scenografię do swoich spektakli egzaminacyjnych, ja trochę jej w tym pomagałam i wtedy Zuzanna namówiła mnie trochę na studia w kierunku wzornictwa. Mówi, mamo, jesteś cudownym kostiumografem, powinnaś w tym kierunku rozpocząć studia. No i nie ukrywam, że było to dla mnie trochę trudne, bo raz, że byłam już dosyć dojrzałą kobietą, dwa, wymagało to ode mnie przygotowania, bo musiałam tam sobie egzaminy wstępne, musiałam nauczyć się historii sztuki, zrobić portfolio, tak zwaną teczkę, jak na każdą uczelnię artystyczną, ale udało się i niesamowitym było dla mnie samo doświadczenie studiowania z ludźmi bardzo młodymi w wieku mojej córki, którzy też może otworzyli mi trochę głowę na pewne rzeczy, ale to też był to, że weszłam w sztukę ludową i rękodzieło, to między innymi dlatego, że chciałam robić coś innego niż oni. Wiadomo było, że absolutnie nie pójdę w ich kierunku ze względu na to, że byłam w innym wieku, w innym miejscu. Zupełnie inną miałam estetykę, moja estetyka już była jakby ugruntowana. Oni dopiero zaczynali w tym kierunku studiować. No i tak się stało. Tak się stało, że to rękodzieło jest takim motywem przewodnim moich projektów. To be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Etnobajby Ata Bojda jest projektem bardzo eklektycznym. Oczywiście w roli głównej tutaj bezsprzecznie występują przerysowane korony z krapinowych kwiatów. Dodatkowo takim elementem, który łączy to wszystko, jest artystyczny makijaż. Są kostiumy, które powstają w upcyclingowy sposób, czyli poszukuję jakieś tkaniny, które wychwycają mnie wzorem, kolorem. Łączę to wszystko, pruję, doszywam. Współpracuję z dziewczynami, które robią przepiękną biżuterię czy z koniakowskimi koronczarkami, z jeleśnia, z bibułkarkami z jeleśni, które też dla mnie wykonują tradycyjne obłąki, które w moim projekcie zupełnie nietradycyjnie tworzą taką aureolę nad koroną. No, myślę, że jest to połączenie wszystkich moich zawodów etno. Jest to coś, co sprawia mi wielką frajdę i chyba się podoba, bo pokazywałam etno w Bielskiej Galerii BWA, w krakowskim Trzecim Oku, w Galerii w Łodzi, w Ustce, też w ramach Dni Bielska Białej w Ustce. Pokazywałam etno w Budapeszcie w ubiegłym roku dzięki cudownej współpracy z Moniką Wróbel z Fundacji Dziewięć Sił, ale też pokazywałam dokładnie rok temu prawie w Dubaju na przełomie stycznia i lutego dzięki zaproszeniu koronek koniakowskich, też fundacji, dla której zaprojektowałam Flowers of Koniaków i moje etno było jednym z elementów prezentacji Śląska właśnie na Expo Dubai. W ubiegłym roku w maju pokazałam swoją kolekcję w Budapeszcie i Monika Wróbel pomogła mi pokazać kobiety z Jeleśni, które wzięły udział w dużym projekcie etno dla Jeleśni, etno z elementami jeleśniańskimi. I ten projekt tak bardzo spodobał się w Instytucie Polskim, bo on tam był pokazywany, że dostałyśmy zaproszenie właśnie z Tokio. No i na razie trwają rozmowy. Wiem już na pewno, że etno będzie pokazane w
Norwegii, w Oslo, to już wiem na pewno w sierpniu, 20 któryś, natomiast mam nadzieję, że ta wiosna w Tokio też się uda. Krepinowe kwiaty zaczęłam robić nie od samego początku, bo nie ukrywam, że pierwsze 4 korony wykonała dla mnie zaprzyjaźniona rękodzielniczka. Ja tylko wymyśliłam koncepcję, kolorystykę, formę trochę. Natomiast z czasem łyknęłam tego bakcyla robienia tych krepinowych kwiatów i robimy właśnie i te warsztaty zrobienia krepinowych kwiatów, zrobienia wianków, zrobienia, nie wiem, fascynatorów, czy nawet za niedługo przed nami Wielkanoc, czyli palmy wielkanocnych z krepinowych kwiatów. Będę pokazywać, jak to zrobić, jak to połączyć, jakie kolory. Moje techniki są technikami tradycyjnymi, czyli tak zwanymi wykonywanymi z jednego kawałka papieru, bo obecnie bibułkarstwo, no nie wiem, to jest takie jakby drugie życie bibułkarstwo ma w tym momencie, z tym, że te współczesne bibułkarki pokazują kwiaty jeden do jednego, czyli one je podmalowywują, sklejają, tak żeby ten kwiat był jak najbardziej realistyczny. Natomiast ja jednak jestem zafascynowana tym trochę prymitywnym kwiatkiem, tym ludowym, który był kręcony na patyku, tymi najstarszymi metodami, jakim jest właśnie metoda cukierkowa, zawijana, która robi się z jednego kawałka papieru. I takie właśnie kwiaty będziemy robić. I wish I knew.